Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotowałem dla Was przepyszny gulasz z łopatki wieprzowej. Wiele osób prosiło mnie o ten przepis, dlatego już jest, powraca w naturalnej formie i dzisiaj przedstawię Wam, jak taki gulasz ugotować. Jesteście ciekawi? To zapraszam na przepis. Przygotowanie naszego gulaszu zaczynamy od łopatki wieprzowej. Dlaczego wybrałem akurat ten kawałek mięsa? Pewnie wielu z Was się zastanawia, bo jest to najlepszy kawałek mięsa na gulasz. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy, to jest łopatka, którą sobie kupiłem. Ona ma różne typy mięsa. To mięso jest różne i ma różne fajne przerosty. A jak wiadomo, tłuszcz jest nośnikiem smaku i dzięki temu, że właśnie mamy dużo różnych kawałków różnego mięsa, ten gulasz nie będzie nudny. Możemy sobie zrobić oczywiście gulasz ze schabu. No ale kto robi gulasz ze schabu? Na gulasz wybieramy mięso, które do niczego innego tak naprawdę się nie nadaje. Może się nadać na kotlety mielone, no ale spójrzcie tylko na to. Mamy tutaj naprawdę bardzo ładny przerost. O tak, jest dużo tłuszczu, dużo przerostów, dużo różnych kawałków mięsa. Więc takie mięso muszę sobie podzielić teraz, hop, na porcje. O tak, biorę i kroję sobie w kostkę. Widzicie te różne przerosty mięsa? To jest naprawdę coś fantastycznego. Tak samo jak boczek. Boczek też ma różne kawałki mięsa, dlatego jest taki fantastyczny. Więc jeżeli wybieracie, idziecie do sklepu i wybieracie jakieś mięso na gulasz, nie wybierajcie najlepszego mięsa. Szynkę zostawcie na przykład na pieczeń albo na jakieś fajne bitki. A gulasz z łopatki ma naprawdę ten fantastyczny smak i aromat. Ja sobie teraz to dzielę, kroję ostrym nożem i pokażę Wam, co dalej. Mięso mamy pokrojone, przejdźmy teraz do smażenia, ale przejdźmy do tłuszczu. Moi drodzy, tłuszcz jaki użyjecie ma naprawdę bardzo ogromne znaczenie dla końcowego efektu Waszego dania. Wyobraźcie sobie, możecie to zrobić oczywiście na oleju, nie widzę w tym żadnego problemu. Ja dzisiaj, żeby nadać najlepszy smak do mojego gulaszu, użyję smalcu, bo on uzyskuje większą temperaturę, lepiej mi się to mięso podsmaży i dzięki temu uzyskam fantastyczny smak. Wyobraźcie sobie tylko, gdyby usmażyć kotleta schabowego, na przykład na oleju kokosowym, jaki on smak nabierze? On będzie smakował kokosowo. Jeżeli na przykład do kuchni indyjskiej użyjecie smalcu, no to już nie będzie to samo. Musicie zawsze pamiętać o tym, żeby dobierać idealnie tłuszcz do Waszej potrawy i do regionu, z którego ono pochodzi. Bo na przykład schabowego usmażymy na smalcu, ale w życiu nie usmażymy na oleju kokosowym. Moi drodzy, mamy patelnię, nagrzewamy ją, wrzucamy tutaj ten smalec, niech ten smalec się rozpuści. Dużo tego smalcu nie będę dawał. Mogę później jeszcze ewentualnie dodać, jeżeli będę widział, że no, ten mój gulasz gdzieś tam go będzie potrzebował. Nagrzewam sobie bardzo tą patelnię i będę wrzucał moje mięso, bo chcę, żeby to mięso nabrało fantastycznego koloru. Tłuszcz jest nagrzany, ładnie się dymi i teraz tak, mogę to wrzucić wszystko naraz, tylko co się stanie, jak wrzucę wszystko naraz? Obniżę temperaturę mojego smalcu? Bez sensu. Co się ponadto stanie? Mięso puści wodę i nie podsmaży mi się tak, jak chciałbym. Więc, moi drodzy, ja zaczynam, biorę sobie patelnię i ustawiam ją tak jak zegar. Czyli jakbyśmy mieli zegarek, tutaj mamy godzinę 12 i od tej godziny 12 lecimy i odkładamy mięso, bo robimy dzisiaj idealny gulasz i musimy podsmażyć mięso idealnie z każdej strony. Dzięki temu, że zacznę od godziny 12, to wiem, że to pierwszy kawałek mięsa wszedł na godzinę 12, więc pierwszy będzie do obrócenia. Jak ten będzie gotowy, to później obracam kolejne. I w ten oto właśnie sposób obsmażam swoje mięso. Widzicie? Hop. Jak widzę, że gdzieś ta temperatura mi ucieka, to nie dodaję więcej mięsa. Zatrzymuję się i czekam, aż znowu dostanę idealną temperaturę. Ponadto po bokach Waszej patelni macie najwyższą temperaturę. I w ten oto właśnie sposób podsmażamy mięso. I robimy też drugą rundkę tutaj. Hop. Spójrzcie, mięso już mogę zacząć obracać. No. Pięknie się zarumieniło z jednej strony i obracam sobie. I teraz z drugiej strony, ewentualnie z trzeciej i czwartej, tak żeby nabrało fantastycznego koloru. I motyw jest taki, jak skończę podsmażać, to dopiero wrzucam to mięso.
Dzięki temu będziemy mieli naprawdę piękny kolor. No i efekt końcowy naszego gulaszu. Mięso mam już podsmażone. Odlałem sobie trochę tłuszczu. Trochę tłuszczu zostawiłem na tej patelni. Bo pamiętajcie, że tłuszcz jest potrzebny teraz dalej do podsmażania. Ale nie cały. Hop. Więc zostawiamy sobie troszeczkę, tak dosłownie łyżkę tego tłuszczu i dodajemy tutaj cebulę, dodajemy tutaj pora. Wszystko mam już ładnie pokrojone. Dodajemy sobie marchewkę, dodajemy sobie paprykę czerwoną, żółtą, jaką chcecie. I teraz podsmażamy sobie to delikatnie, niezbyt długo. Tutaj nie chcemy, żeby to jakoś mega mocno nabrało koloru, ale chodzi o to, żeby te warzywa delikatnie nam się podsmażyły i zmiękły. Ponadto dodaję też zmiażdżony czosnek. Hop. I to wszystko musi zaprzyjaźnić się ze sobą. Dusimy delikatnie te warzywa na tej patelni przez około 5 minut. Pamiętajcie też i zwróćcie uwagę na to, żeby ten czosnek się tutaj nie spalił. My nie chcemy tego nadać koloru tym warzywom. Oj nie, my już nadaliśmy koloru przez podsmażenie mięsa, a warzywa mają być w całości i nie mogą być podsmażone. One mają tylko być delikatnie podduszone. Warzywa się już poddusiły i teraz dodajemy przyprawy. Moi drodzy, dodajemy majeranek. Hop, proszę bardzo. Tak, hojnie tego majeranku. Tak? Możecie jeszcze później sobie troszeczkę majeranku na samym końcu dodać. Czemu nie? Dodamy tutaj liście laurowe, kilka sztuk. Możemy dodać ziele angielskie, zaraz dodam, ale zapomniałem tutaj przynieść, widzę. Ale to nie jest ważne. Najważniejszy jest kolor. Więc skoro już jesteśmy przy kolorze, ja dodaję papryki wędzonej. Ona nada naprawdę fantastycznego aromatu do naszego gulaszu i nada fantastycznego koloru. Bo co ja tutaj robię? Delikatnie podsmażam tą paprykę, ale tylko delikatnie. Ona ma tylko chwycić kolor, moi drodzy. Hop. Nie może nam się przypalić, więc kontrolujemy cały ten proces. I jak zobaczymy, że już będziemy mieli wszystko w kolorze tej papryki wędzonej, to wtedy dodajemy mięso. Bo my ją otwieramy. Otwieramy te wszystkie smaki, zapachy i kolor. I kiedy wszystko nam się już ze sobą ładnie zaprzyjaźniło, widzimy ten kolor tej papryki, którą tutaj dodaliśmy. To moi drodzy, wrzucamy mięso. Hop. Zalewamy sobie to wszystko rosołem. Zalewamy sobie to wszystko wodą, bo ten rosół to jest tylko taka przyprawa. Ja to wszystko muszę poddusić. Ten rosół to jest tylko taka przyprawa, a la kostka rosołowa, ale ja nie używam kostek rosołowych, więc zrobię to właśnie z dodatkiem przepysznego, gęstego bulionu. I teraz co? Przykrywam sobie to i czekam do momentu, aż mięso będzie miękkie. Ewentualnie dodaję trochę wody i czekam, aż to wszystko się ładnie ze sobą zaprzyjaźni i poddusi. Mój gulasz jest już gotowy. Dusił się 2,5 godziny, więc teraz możemy sobie to ściągnąć. To jest taki trik, gdybyście nie mieli pokrywki. To już nam jest niepotrzebne. I teraz tak, musimy go doprawić i zagęścić. Czym go doprawiamy? Oczywiście solą. Pamiętajcie, że jeżeli dodajecie wywar, jeżeli dodajecie rosół, on już jest od razu słony. Wy musicie trafić swój gust, więc tym sobie doprawiamy. Doprawiamy go pieprzem i teraz zagęszczamy oczywiście nasz gulasz. Czym zagęszczamy? Czymś kwaśnym. Pamiętajcie, że sól i kwas najlepiej oddają naturalny smak potrawy. Więc ja wezmę sobie, moi drodzy, trochę wody naleję tutaj, hop, i dodaję do tej miski koncentrat pomidorowy. Nie mam dużo, takie dwie łyżki tego koncentratu. Proszę bardzo, mieszam to wszystko razem, rozcieńczam ten koncentrat i do tego dodaję mniej więcej jedną łyżkę mąki. Hop, tak, i robię sobie taką zawiesinę. Mieszam to wszystko razem do momentu, aż te składniki połączą się ze sobą. O! Uważajcie! I nie zostaną żadne grudki w środku. To jest taki pierwszy etap. Jeszcze trochę wody dodam do tego. Hop! I kiedy wszystko mam już wymieszane, dodaję to do mojego gulaszu, mieszam i w ten oto właśnie sposób zagęszczam mój sos. Teraz tylko muszę poczekać, aż to mi bulgnie ze dwa razy. I gulasz będzie gotowy. Przyszedł czas, żeby podawać nasz gulasz. Ja dzisiaj
zjem sobie ten gulasz zwyczajnie z moim takim domowym chlebem, który upiekłem sobie dosłownie pół godziny wcześniej. Jeszcze mam tutaj ten, co wczoraj piekłem. Ten musi sobie jeszcze chwileczkę postać, ale spójrzcie na ten gulasz. Wy oczywiście taki gulasz możecie podawać z plackami, z ziemniakami, z czymkolwiek chcecie. Nie zagęszczajcie go zbyt mocno, bo to nie o to chodzi. Gulasz, ten sos ma mieć taką odpowiednią konsystencję i nie ma być za gęsty. To nie jest kisiel, moi drodzy. Tak wygląda gulasz. Jest to naprawdę bardzo fajny przepis, bo ten gulasz jest taki delikatny w smaku. No i przede wszystkim to mięso się rozpada, bo było duszone ponad 2 godziny. A jak smakuje? No idealnie. Ja bym chciał, żebyście potraktowali ten gulasz jako taką bazę do waszego dania. Możecie sobie tutaj dodać pieczarki, możecie sobie dodać co chcecie. Ja na przykład bym dodał trochę papryki pikantnej albo pieprzu dość dużo, bo lubię pikantne jedzenie. Ja się z wami już żegnam i życzę wam smacznego i przede wszystkim takiego pysznego mięsa w waszym domowym gulaszu. Do zobaczenia.